Państwa, witamy Was tańcem. Najbardziej kocham swoją kuzynkę za
dobrze jest zrobić dla wszystkich dzieci i zarabia pieniądze dla całej rodziny. Bardziej kocha swoją mamę za to, że nie rozumie i jest sprawiedliwa. Nigdy nie gniewa się na mnie, bo rzeczy zdarzają się przypadki, kiedy coś tylko dotyczy. Najbardziej kocha mojego tatę za to, że wraca z pracy do domu i że zawsze mogą mi powiedzieć głos. A ja kocham tatę za to, że bezpiecznie jeździ samochodem, zabiera mnie na wycieczki i mam dla mnie czas. Najbardziej kocham swoją mamę za to, że pomaga mi w odrabianiu zadań domowych i za to, że jest inny, kiedy jestem chory. Kocham mojego tatę, ponieważ wskazuje mi drogę i jest dla mnie oparciem. Z całego serca kocham moją mamę za to, że troszczy się o mnie, pociesza mnie i chroni. Najbardziej kocham swojego tatę za to, że zawsze stoi za mną, za to, że uczy mnie jak być prawdziwym mężczyzną. A najbardziej kochamy swoich rodziców za to, że ich mamy. Tak zielony, jak mamy spojrzenie przy choince.
to list dla ciebie, złoty jak twoje ręce, motylem jak w piosence, by ci na włosach siedział. Mamo, ten list jak bajka, niech będzie kołysanką. Gdy księżyc za firanek mówi, czas marzy. Babcia mówi, że wszystko zawiało na biało, a ja kartkę na list też ma białą, kopeta jest taka sama. Aż się stęskniłam za żywymi kolorami, a najbardziej za kolorem twoich oczu. Musi to być coś, za czym tęsknię, lubię, kocham. Kogoś, kto ma tyle kolorów, że farbek mi nie starczy. Czy już wiesz, mamo? Chcę twój portret namalować. Mamo, najpiękniejsza z mam, lecz mi farb brakować będzie, choć ze sto ich chyba mam. No bo jaki ma mieć kolor twoja łza, gdy szczęśliwa? Albo ta, którą pochowasz, że ją widzi tylko Bóg. Mamo, tak sobie myślę, że ty jesteś 100 razy lepszą malarką ode mnie. Co z tego, że mam całe pudełko farby i 15 pędzelków, skoro nie wiem, jak na przykład pomalować cały dzień, żeby był jasny i pogodny, a ty nie masz nawet pół farbki i robisz to tak cudownie, prawie po czarodziejsku. Nawet wiosna tak malować nie potrafi, chociaż wszyscy twierdzą, że taka z niej czarodziejka. Wiosna może pomalować cały świat, ale ten mój, maleńki, ty, mamo, malujesz najlepiej. O Jezusowej mamie. No i o tobie też, bo jak się mówi coś dobrego o jednej mamie, to tak jakby mówiło się o wszystkim. Oglądaliśmy właśnie obraz z Matką Boską, podobną trochę do królowej Szeherazady. A ja wtedy zapytałem, czy Matka Boska taka naprawdę? Bajdeusz westchnął, jak pani co wstawia trójkę. I powiedział, skądże Matka Boska nie nosiła korony, ani sukienek kolorowych, jak damy dworu czy cyganki. Wiesz, mamo, Jezusowa mama była jak każda zwykła i dobra mama. Chodziła w fartuchu, a na głowie nosiła gliniane wiadra z wodą. Nieraz była usmarowana jak kominarz, bo w piecu nie chciało się palić, a trzeba było ubiec chleb czy klecki dla Jezusa i Józefa. Kurze wycierała z kontusz, ręce miała czerwone od prania brzecy, ale właśnie taką kochał Jezus i Józef, taką pachnącą sianem i osiołkiem, dymem z ogniska jest upołszczawioną, całującą Jezusa w nożce i w łóżko, w zwykłej chustce na głowie i w pachucie. Wciąż ją kochają dzieci, małe i duże, wszystkie sieroty, biedule i ci, którzy nie mają do kogo mówić mamą. I właśnie dzieci rysują Jezusową mamą najprawdziwej, w stylizce z łatką, ze ścierką w ręce lub z chodą, bo właśnie zupa się przypala, że trzeba ją pomieszać, taką bardzo maminą i domową. A potem zaprowadził mnie na wystawę rysunków dzieci, na których można było zobaczyć Jezusową mamę. I wtedy przypomniałaś mi się ty, mamusiu, jaka bardzo mamina, jak Jezusowa mama. To się jakaś pani przyjaciółka sprzedawała takie ładne dzieci w historii. Przyniósł ci do szkoły wędelek, zatrugotał na nim, tak jakby wypełnił na bosie i wyśpiewał piosenkę, którą ułożył dla swojej mamy na dzień matki. Thank you.
bym był mamą, maleńkim doboszem, później bym bębnił mi cała orkiestra. Grałbym jak serce, przed duchy i obłocze. To twoje okno z orkiestrą mam głosie. Jak zakochany, maleńki nareszcie i serenadę nadal mnie rozpoczął. Stałabyś w oknie, jak moja królowa i kwiat rzuciłabyś mi prosto na bęben. Tak jakbyś chciała mnie w nos pocałować, a ja bym grał. Ale ja nie mam wesołej orkiestry i tylko serce mi duchnie jak bęben. Więc chcę zaprosić po okno z pięć wieszczy i wróżbych wam i strąbką wiatr. Ze wszystkich kwiatów świata chciałabym zerwać słońce i dać je kuchę tobie złociste i gorące. Słoneczko jest daleko, ale nie martw się, mamo. Narysowałam drugie, jest prawie takie samo. Zaraz cię wycałuję, jak mogę najgoręcej, bo tak cię kocham bardzo, że już nie mogę więcej. Nie tego sobie, jej serce bije dla ciebie i myśli tylko o tobie. Mijają lata w rozpędzie, twarde skały czas kruszy. Miłość matki do dziecka żaden czas nigdy nie ruszy. Co ci dam za to, mamo, że noc w noc czujnie strzeżysz kolorowych i spokojnych snów? Za to, mamo, że ci zawsze mogę wierzyć, że rozumiesz mnie nawet bez słów. To jedno słowo, ileż kryje w sobie treści. Dni związane są na zawsze, najpiękniejsze wspomnienia z najwcześniejszego dzieciństwa. Nasze pierwsze radości, troski, marzenia, tęsknoty. Każdy z nas chowa w sercu wdzięczność za to, że dała nam największy skarb w życie. Pamiętajmy o mamie w dniu jej święta. Obchodzimy je zawsze 26 maja w okresie rozkwitania najpiękniejszych kwiatów. Niech one będą dowodem wdzięczności i szacunku należnego każdej matce. Dziś dla ciebie, mamo, śpiewa ptak na klonie. Dla ciebie kwiaty pachną też maluje. Dzisiaj, droga mamo, masz twarz uśmiechniętą. Nie wiem, przez co całość trwa to twoje święto. Mamo, chodź z nami. Dam ci łąkę z kwiatami, ze słomkiem, ze skowronkiem, do bąkania, słuchania, patrzenia. A do łąki dodamy życzenia, nawet gdy się zaburzy na niebie, nawet gdy się kłopotów nazbiera, my uśmiechamy się do siebie, jak tu, jak teraz. Kto się o nas troszczy? Najczulej patrzy na nas. Kto od tych przygód szczerze? Nasza kochana mama uczyła pierwszych kroków, pierwszych słów nas uczyła, każdą łzę nam otarła, mamusia nasza miła. Jak ci się odwdzięczymy za to wszystko, droga mamo? Będziemy się starali kochać ciebie tak samo. Dziś dla ciebie, mamo, świeci słonko złote. Dzisiaj na oknie usiadł barwny motyl. Dzisiaj, droga mamo, śpiewa ptak na klonie i dla ciebie kwiaty pachną też w wazonie. Dzisiaj, droga mamo, płyną białe chmurki, a wiatr je układa w świąteczne laurki. Dzisiaj, droga mamo, masz twarz uśmiechniętą, niech przez rok cały trwa to twoje święto. Thank you.
o to, by złapał rybkę, małą, lecz złotą. Złota rybka już się postara, aby twoje spełnić życzenia zaraz. Złożę ci, tato, takie życzenia, niech twój samochód zacznie się zmieniać, niech się wydłuża co noc do wiele, niech porastają twoje fotele, aż dnia pewnego garaż odmykasz, a tam Mercedes zamiast Fiacika. Aby mama z tatą wszystko umie i też będę umieć ja.
i choć czasu mało mają, to gorszym dzieciom nie odmawiają. I choć każdy nie stresuje, obowiązki ważne mają. To mamusia razem z tatą, o pociechy swoje dbają. Mój tata nie jest aż taki stary, ale także nie jest młody. Nosi czarne okulary i ma aż cztery zawody. Malarzem jest, bo wymalował pokój. Stolarzem też, bo zrobił szafy duże. Mechanikiem, bo naprawił samochód, a poza tym pracuje w biurze. Tato mój nie jest zbyt duży, ale także nie jest chudy. Ani blondy, ani rudy, brunet, skóry, włosy, kruk. A ja chcę pokonać mego brata, pragnę być tak silny jak mój tata. A ja chcę mieć humor już od lata, jak ta panie banana. Wydaje się niemożliwe. Zobaczcie sami. Wskazując matkę, Anglik powie mam, Hiszpan mama, a Francuz mama. W języku węgierskim Swahili słowo to brzmi identycznie jak po polsku. Podobnie dzieje się w przypadku słowa określającego ojca. Odpowiednio będzie ono brzmiało dad, papa, papa, apa i baba. Zastanawialiście się czasem, co by było, gdybyśmy urodzili się w innym kraju? Nie ma żadnej.
Thank you.
prawda, prawdziwa miłość waszych dzieci. Jak najdłużej bądźcie nam wzorem, przewodnikami w drodze świata, byśmy mogli iść waszym torem od dzieciństwa w pierwsze lata. Zapraszamy na poczęstunek na dół. A ja jeszcze
nauczycielom za przygotowanie uroczystości. Dziękujemy bardzo. Nauczycieli do zdjęcia. Bardzo proszę, wszyscy nauczycieli. Księdza oczywiście też. Jeżeli można... Panie dyrektorze, możemy proszę. Miło się czuję, jak się tutaj przychodzi do tej szkoły, że jest tak przyjaźnie, tak rodzinnie, tak miło. Naprawdę za to pragnę serdecznie podziękować na ręce pana dyrektora, przede wszystkim grono pedagogicznemu, bo to wasza praca, tej takiej rodzinnej atmosfery, takiego nawiązywania, chociażby dzisiaj zwrócę uwagę na to, że nawiązanie tej miłości do miłości, która była w świętej rodzinie. To jest coś takiego wspaniałego i to po prostu daje takie wielkie owoce. Ale najważniejsze to jest taka właśnie rodzinna atmosfera, ten szacunek dzieciaków nawzajem. To jest jedno, że jeżeli ktoś się wyniesie z rodziny, a jeszcze wyniesie się z szkoły, to to jest właśnie ten początek tego właśnie wspaniałego wychowania. I tutaj te sukcesy to naprawdę gratuluję. Także naprawdę dziękuję serdecznie za taki gest i wiem jedno, że to na pewno jest takie ukierunkowanie od wychowawców. Naszej którzy zdobyli maksymalną ilość punktów, czyli najlepszy wynik nie tylko w gminie, w powiecie, ale w Małopolsce. Także gratuluję tym uczniom, panu wszystkim na takim przejściu. Jeszcze chcę podziękować za ten udział w tych prymicjach. Naprawdę z różnych stron kraju byli goście i naprawdę podziwiali. Byli pod wrażeniem tego, co zobaczyli właśnie w tych dzieciakach. To jest coś wspaniałego. Nawet dziewczyny z gwiazdy. Ale jedno, trzeba więcej poświęcić czasu, żeby to zobaczyć, ale tych wspaniałych zrobili. I to jest naprawdę coś wspaniałego. A tutaj myślę, że panie najlepiej podzielą takie cukiereczki za wasze talenty, żeby to docenić, to tutaj no,